Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak możecie zauważyć, kosiarka rozpołowiona w piździec. Jak to u mnie bywa, że co siano kosy, to i remont kosiarki. Także tak. Co wam tu mogę powiedzieć? Będzie trzeba naprawić tutaj ten przegub, że tak powiem. Niestety te plastikowe tulejki tutaj się straciły żywotność. Tutaj łożyska na głównym wałku, tutaj co jest przekazywany napęd z WOM-u, tak samo były no do wymiany, jeszcze by chodziły, ale jak już tutaj zacząłem to robić, to no, po prostu postanowiłem, że to wymienię. Tutaj jakieś pęknięcia są tego bezpiecznika, tutaj popękało, będzie trzeba to pospawać. Łożysko będzie trzeba wymienić na wałku tam w środku, jedno, bo jest też już rozklekotane, drugie jest dobre. Całe to koło, tą przystawkę z tym kołem pasowym, tym mniejszym, też trzeba będzie wymienić. Bęben jeden już tam zregenerowałem, bo musiałem łapę podmienić. Nie łapę podmienić, tylko ją podprostować, bo ostatnie cięcie było i po prostu przypierdzieliłem w kamień. No i co wam powiem, no tutaj założyłem, musiałem to wszystko pozdejmować. I teraz tylko trzeba bęben przykręcić, znaczy bęben, talerz ślizgowy trzeba przykręcić. I to będzie z głowy. Jeszcze zostanie tutaj wymiana tych uchwytu tego do noża. No i tutaj jest dylemat, bo to tą tulejkę tutaj całą już opierdzieliło. No i nie wiem, jak to ugryźć. Nie wiem, czy trzeba byłoby to naspawać jakoś, ale no nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Będę myślał. Osłonę będzie trzeba poprawić. Osłona jest porozwalana. Tutaj rurki, wszystko ta blacha się po... no, po prostu się to już pourywało, swoje lata ma. Kosiarka jest z 89 roku. Od nowości u nas. No tylko tyle, że to jest 1,35. No było specjalnie kupiona, była pod ruska. No teraz rusek już nie kosi, tylko 60. Można byłoby kupić, ale tu już za dużo nowych części jest, że tak powiem, w tej kosiarce. I tak to wygląda, no. Także nie wiem, co tu będę zaczynał działać. Chyba ten bęben założę. Bęben. Sam jesteś jak ten bęben. Założę ten talerz. Ale jeszcze sobie tutaj podszlifuję chyba te krawędzie, bo tu trochę są ostre. Podszlifuję to. I co? I założymy, no. A z drugiej strony jak to wygląda? Też można tutaj poprawić. Tutaj za dziury jakieś. Dobra. To ma chodzić, a nie. Co by jeszcze tutaj? Trzeba by przygiąć te łapki. O, coś takiego. I tą tak samo trzeba przygiąć. Dobra, chyba nie wypadnie nóż. Nie powinien, znaczy, się wypaść. Nie? Chyba nie wypadnie. No dobra, smaru. Przykręcimy teraz tego wariata. Może pneumatem od razu. Od razu pneumatem, będzie z głowy.
Założymy nasadki. Wszystko uwalone w smarze, kurde. Sezon się zaczął, to już. To już wszystko będzie w smarach. Śrubeczki jeszcze w miarę są spoko. Wymieniałem chyba w tamtym roku, z tego co się orientuję. Powiedzmy załapana jedna. No, tutaj już nasi byli, czyli ja byłem. Coś nie mam tutaj zabezpieczeń na tych śrubkach, nie wiem. Chyba nie miałem, ale zamówiłem to najwyżej. To najwyżej ten dołożę później. Kurwa, ale śruby. Skąd ja takie śruby dawałem, czy nie wiem. No ale ważne, że się trzyma. Ważne, że się... U, tutaj już opierdzielone. Tak samo. Dobra. Śrubeczki, podkładeczki. Co to się stało z tym? Takie duże dziury? Czy ja to wierciłem? Nie wiem. Nie pamiętam. Tyle razy ją, tę kosiarkę rozbierałem, że już straciłem rachubę. Tutaj 17 chyba. 17. Dobra. Trzeba będzie na klej wszystko powklejać. Ściągamy sobie tą piastę. Bo kurde nie chcę zejść. Tutaj mam trochę taki lichy ten ściągacz, ale trzeba sobie jakoś radzić, no nie tak. Dobra, schodzi. Luksus. Pomału, ale schodzi. Tu dystans, dobra. Dobra, zeszło. Teraz co? Można to podkręcać w piździec. Kolejny problem, jaki zauważyłem. Łożysko się kręci. O, patrzcie. Łożysko chodzi normalnie w obudowie. Nie wiem, może zrobię tak, że napunktuję to, żeby bardzo, żeby się nie obracało tutaj w tej piaście. No. Smar też niczego sobie. No dobra. To zostawię. Tutaj dystans. Wszystko w piasku. Przemielę. Cała nie przemielę. Nie wiem dlaczego tutaj nie ma mało w ogóle co smaru było na tym łożysku. Nie wiem dlaczego tak się działo. Chyba to jest eleganckie dobre. Ale co? Co ja miałem zrobić? Może by te otworzył to łożysko? Żeby smar tu wchodził? Żeby było smarowanie z tej strony? Tak? Będzie to coś da? Coś by dało. Dobra, zobaczymy. Że widzimy się za chwilkę.
tutaj już nie ma zabezpieczeń. Sypie się. Do zabezpieczenia do lamusa. O. Udało mi się dostać do tych łożysk z tego względu, że na tej jednej tutaj wytoczeniu łożysko po prostu nie łożyskowało, tylko obracało się tutaj w obudowie. No i żeby tego nie wymieniać, taki może prowizoryczny sposób, popunktowałem tutaj gniazdo, gdzie łożysko jest obsadzone. No i zobaczymy. No, udało mi się to wbić. Smaru napchałem. Powinno być teraz ok. Teraz trzeba będzie skasować tutaj luz na tym wałeczku, czy jak to tam się nazywa. Tu mam dystansowe jakieś podkładeczki. Ale to będzie mało chyba, bo wziąć starą tam mam, tą całą flanszę napędową, ale ona jest po prostu popsuta, urwany jest kielich. Tu była jakaś taka, o. Było tak. I tu były dwa zegary założone. Założymy dwa zegary, co tam. Będzie trzymać śluks. Dobra. Prima sort, dobra. Zrobione. Co tu jeszcze miałem zrobić? Tam jeszcze trzeba to spunktować i założyć. Muszę jutro jechać kupić jeszcze tamtą osłonę, bo jest zardzewiała. Trzeba majdan zbierać, bo już więcej niż tutaj nie wytworzę. Dzień drugi zmagań z kosiarką rotacyjną. Ale Stachów się trochę rozpędził. Zacząłem, mówię, malować. Kurde, taki remont generalny, a to i się kolorek trochę odświeży. Trochę mi zostało farby z tych oto sprzętów. Mówię, trochę podmaluję, podczyszczę. Rewelacji nie ma, z bliska nie będę pokazywał. Żeby się nie mówili, że partyzantka, ale ma się prezentować z daleka. Jeszcze tutaj niedomalowane troszeczkę, to się podmaluje jeszcze, jak to będę... Tą część ramy jeszcze podmaluję, no niestety dzisiaj części mi jeszcze nie przyszły. Czekam na... No może jutro będą. A ja nie wiem, co tu będę robił. No muszę chyba trochę zmodzić tą osłonę. No bo jest dość w opłakanym stanie, no ale to jakoś tam może coś z pawarką w rzeźbie. No i kosiareczka się będzie prezentować, będzie chodzić tutaj. Bębenik jeden już jest zrobiony, łożyska już kupiłem, tylko po prostu zakładać. I będzie szła w pole w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek zaczniemy sianokosy. Bo teraz już nie mam kiedy po prostu zaczynać. I tak, także zobaczycie efekt końcowy kosiareczki, jak ją poskładam, wszystko ładnie na cacy. I będzie pierwsze golenie. Także nie przedłużam. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się i cześć!